Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie w kilku zdaniach powiedzieć o tej uchwale, bo macie dosyć obszerne uzasadnienie założone do tego projektu. To są zadania, o które zabiegamy, aby zostały zrealizowane, które dotyczą naszej dzielnicy, a których realizacja przekracza nasze możliwości finansowe, stąd też jest niezbędne, aby środki na to znalazły się w budżecie miasta. Ja powiem tylko, drodzy Państwo, że niepokoi nas to, że ta lista tych naszych wniosków z roku na rok rośnie. To pokazuje, że postulaty nie są zrealizowane, a pojawiają się kolejne nowe wymagające nakładów finansowych, a wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja finansowa w Krakowie. Drodzy Państwo, pierwszy przebudowa ulica Baczna, Polska, Polska, Boczna, Dolna, Ulica Drobna. Kontynuacja rozpoczęła się przebudowa ulicy Narciarskiej. Wraz z kanalizacją chcielibyśmy, aby miasto zabezpieczyło środki również na przebudowę kolejnych dróg w tak zwanych starych Czyżynach. O stan techniczny pozostawia wiele do życzenia i to też jest to jeden z naszych priorytetów. Budowa Krzysztofa Basenu również jeden z naszych priorytetów, który sygnalizujemy po raz kolejny. Przypomnę, że jest w mieście dokumentacja na budowę, pozwolenie na budowę, natomiast cały czas czekamy na źródło finansowe realizacji tej inwestycji. Wykonanie całościowego oświetlenia Parku Lotników Polskich. Tutaj, drodzy Państwo, będziemy jako dzielnica przeznaczyli w tamtym roku 65 tysięcy złotych na podłączenie zasilania. Powstała stacja trafo po stronie poddanej, do której możemy odnieść się. Inwestycja w oświetlenie tego parku to koszty rzędu kilkuset tysięcy złotych. W tym roku w budżecie miasta pieniądze na ten cel, natomiast nie wiem, czy jeszcze są w środzie, czy nie zostały zdjęte. Natomiast no, trzeba o to zabiegać zadanie, bo jednak no, ten park ma wiele walorów, a mroki powodują, że nie wszyscy walorami mogą się w pełni cieszyć. Budowa Kulka Jarnowskiego wraz z Wojskiem Orlik. Drodzy Państwo, również tu jest kwestia zagospodarowania terenu, gdzie nie ma tak naprawdę takiej nowoczesnej infrastruktury sportowej, a więc błędu. Chcemy, aby tutaj miasto wyłożyło środki finansowe na budowę wojska, budowę ogródka. Wspomnę, również finansowaliśmy dokumentację kolejną na postulat. Remont generalny przejścia podziemnego, temat znany. Koszt całkowitej przebudowy około 5 milionów złotych. Nazwa to uzyskać, natomiast takie doraźne prace remontowe nie rozwiązują problemu, jest niezbędny generalny remont Ronda Krzyżyńskiego. Przebudowa ulicy Mariana Markowskiego. Drodzy Państwo, jako dzielnica musimy poszczycić się wspaniałym obiektem wygrywającym w różnych konkursach, jak i Muzeum Lotnictwa Polskiego. Natomiast no, droga do tego obiektu zdecydowanie odstaje od standardów tego danego budynku, który również zyskał wiele na międzynarodowych nagród. Tak, dokładnie. Natomiast my sami też tego remontu nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, bo tam jest wymagana budowa z odwodnieniem, no i to są koszty, to są koszty rzędu kilku milionów złotych, stąd też ten projekt znowu pojawia się tutaj jako wniosek. Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości Jana Pawła II, na wysokości Mężyka, no to jest temat Rady Miasta, często dochodzi tam do wielu niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych, jest no, dosyć niebezpieczne, natomiast no, ze statystyk, które mieliśmy i które w jakimś tam stopniu decydują o tym, jakie przejścia mają być remontowane, przebudowywane, to niestety to nasze znajduje się na dosyć odległym miejscu, no i stąd też jest konieczne, aby to miasto wsparło finansowo realizację tej inwestycji. Rozbudowa żłobka samorządowego numer 12, drodzy Państwo. To jest to postulat, który już został aktywowany, kiedy zgłaszaliśmy wniosek do katalogu inwestycji, wstępnego katalogu inwestycji miejskich. Drodzy Państwo, przypomnę, że na tej budowie budowane są nowe bloki, kilka tysięcy osób tam zamieszka, natomiast brakuje niezbędnej infrastruktury społecznej i przede wszystkim właśnie żłobka, przedszkoli, no i stąd też jest konieczne, aby w pierwszej kolejności rozbudować ten jedyny żłobek, który funkcjonuje na terenie naszej dzielnicy. Kolejny postulat to jest budowa kładki na ulicą Jana Pawła na wysokości Muzeum Lotnictwa. Również jest postulat, który kilkakrotnie był zgłaszany. Sprawa dotyczy problemu braku przejścia na wysokości wjazdu do muzeum. Ludzie, którzy chcą przejść na drugą stronę, no muszą dosyć spory kawałek pokonać, aby przedostać się na drugą stronę Alei Jana Pawła. To też jest taki pomysł. Mamy projektantów, którzy przygotowali rozwiązania w tym zakresie bezkosztowo, natomiast wiadomo, że realizacja takiej inwestycji no,
wymaga nakładów finansowych, których my jako dzielnica nie jesteśmy w stanie ponieść. Remont fontanny w radzotoczeniach Parku Lotników, piękna fontana, miała powstać w Parku Lotników, przyszli robotnicy, rozkopali, ostatecznie musiał posprzątać teren, no i dalej nic się niestety w tej materii nie dzieje, a warto byłoby, aby faktycznie wyeksponować walory tego miejsca poprzez odpowiednie wyremontowanie znajdujące się tam fontanny. No i przebudowa, drodzy Państwo, ulicy Niepokalanej Marii Panny. To jest postulat o tyle istotny, drodzy Państwo, to zadanie było u nas na liście zadań powierzonych dzielnicowych, na jednym z wyższych pozycji, natomiast po analizie finansowej, całościowej tego zadania prosimy, drodzy Państwo, wspólnie z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu do takich ustaleń, że no jednak nasze możliwości finansowe nawet nie pozwalają praktycznie na sfinansowanie dokumentacji, bo koszt dokumentacji tej przebudowy to jest 400 tysięcy złotych, natomiast cała inwestycja będzie kosztowała około 13 milionów złotych. Stąd też ten wniosek wpisaliśmy jako postulat do naszych reprezentantów w Radzie Miasta. Też oczywiście patrzę z wielką nadzieją na naszego przedstawiciela w Radzie Miasta, Jerzego Wojnakiewicza i proszę tutaj. Liczę na pamiętać tą długą listę. Pan przewodniczący ma listę, także. Drodzy Państwo, to są myślę takie najistotniejsze postulaty, które dotyczą naszej dzielnicy, a których my jako ten samorząd na liście Goszczepa nie jesteśmy w stanie finansowo udźwignąć. Stąd też może to tak przypomina trochę taką zabawę, przypominanie prezydentowi pewnych zadań, których on nie realizuje, natomiast no, jeżeli nie będziemy przypominali, no to już w ogóle prezydent zapomni o naszej dzielnicy. Stąd też niestety ta lista z roku na rok rośnie, a te pozycje powinny upływać, powinny znikać, natomiast no, tak się nie dzieje, ale nie mamy na to wpływu. Ja, proszę Państwa, z mojej strony otwieram dyskusję. Pani Zofia Siarkowska, proszę bardzo. Uważam, że to jest bardzo słuszny wniosek. Bardzo ważne zagadnienia zostały tutaj poruszone. Ja będę głosowała za. Dziękuję bardzo, Pani Zosiu. Czy jakieś zgłoszenia jeszcze? Pani Ania Bosa, proszę. Ja tylko chciałam tak nakreślić, że ulica Tabaczna, Poleska, Boczna, te stare Krzyżyny, kanalizacja została wykonana, jest rozgrzewana i zasypana żwirem. Firma, która wygrała przetarg, budzi wielkie zastrzeżenia mieszkańców, ponieważ podczas wykonywania uszkodzili kanalizację burzową, gaz i wodę w kilku miejscach. Dobrze budują. W związku z tym ja wystąpiłam pisemnie do Kwitu, ponieważ od nich był inspektor nadzoru. Zyki dopisał mi, że wszystko jest zgodnie z sztuką budowlaną. No, podpisał się pod tym zastępca dyrektora do spraw utrzymania dróg. Także już. No. W każdym bądź razie na dzień dzisiejszy zostało to rozgrzewane, wystawione. Była taka wizja lokalna z wodociągów gazowych. Prawdopodobnie szkody są nie do naprawienia, nieopłacalne. Ma być wymieniana woda i gaz. A to bardzo dobrze. 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 Faktycznie jest nam problem przy realizacji tej inwestycji. Dziękuję tutaj za... Jak macie rurę asbestową, to jest... Tak, tych mieszkańców zasygnalizowano, myśmy również występowali tutaj do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Natomiast to też trochę niepokoi nadzwyczajny spokój jednostki, która nadzoruje realizację tej inwestycji. Myślę, czy to profesjonalny brzmi wykonawców szkodzić równocześnie czy rzeczy. Tak. Kompleksowo bardzo dobrze. Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Skazam, że przyjęliśmy tą uchwałę.